nad ziemią. 7 metrów nad ziemią. 6 elementów jagi w twoją stronę, około 100 watów mocy. Z mojej strony. Skupić KTM SC5MG. A, no to ładnie. To bardzo ładnie. W ogóle mam wrażenie, że ta propagacja powolutku cały czas się podnosi. U mnie poziom szumów też się obniża, więc coraz ładniej. Sprawdzałem na mapce APRS-owej, co się dzieje, jak tam pakiety sobie śmigają i ten kierunek taki z centralnej Polski na zachód, na południowy zachód i na południe się zaczyna otwierać. Także fajne opcje możliwe, że się pojawią. Wy też testowo będziecie mogli później bikony czesać gdzieś bardziej na południe jeszcze. Także cała noc przygód przed wami. Natomiast co ciekawe, zanim dodzwoniłem się do ciebie, to dzwoniłem też do Łukasza, ale jakoś go chyba wymęczyliście, bo meldował się z namiotu na przerwy regeneracyjnej. Mike, do ciebie. SP5 MG, SQ5 KTM. SQ5 KTM, SP5 Mike Golf, łamane Łoś. Tak, zgadza się. Łukasz już jest w szaku. Wojtek też MPG jest w szaku. Musieliśmy troszeczkę się zregenerować po tak zwanym wiecznym dniu, ale już jest troszeczkę lepiej, jest już wszystko też dochodzi do normy. Słuchaj, Jacek już jest na nasłuchu. Jakbyś chciał, to zapisz sobie nasłuchator. Nasłuchator to jest Janina Orka 91, Irena Adam. Janina Orka 91, Irena Adam. Ja zaraz tutaj to informuję Mirka i DK, więc za sekundę będziemy mieć jeszcze porównanie. Jeszcze tutaj kolega z Południa Polski na nas czeka, także za chwilę. I oddaję mikrofon do Jacka i zrób z Jackiem łączność. Ok, Roger, dawaj ja coś. Ja coś końcówkę słyszałem, słyszałem pożegnalny znak w ostatniej fazie, jeszcze chyba wcześniej swój, a później kilkakrotnie powtórzony twój, ale sama wypowiedź bardzo, no wiesz, gdybym nie wiedział, że tu jesteś i mówisz, to najprawdopodobniej ominąłbym częstotliwość. No ale co, nie ma się co dziwić, moc malutka i antena bardzo nisko. Ale to ja dzisiaj postaram się mieć troszkę dłużej stację włączoną. Liczę na to, że szumy zejdą, więc jak ty sobie tą konfigurację jeszcze zostawisz, to zrobimy na pewno jeszcze testa i może uda się przeprowadzić taką łączność, żeby to było prawdziwe QSO potwierdzone z obu stron, bo to na pewno będzie fajny wynik. A jeszcze tylko powiem a propos waszego lokatora, akurat tego nie zapisałem teraz, ale znalazłem Piotrek ciebie na APRS-ie z kreską 9. Domyślam się, że to jest wasza aktualna pozycja, także ja akurat jestem na was nakręcony rotorem. Tak dobrze jak się da, trzeba wziąć tylko poprawkę na to, że jest zgięte to wszystko, w związku z tym antena celuje, tak nazwijmy to umownie, w waszą stronę. Jeszcze raz mikrofon do Jacka AG, SQ5 KTM z tej strony.